Jako pierwszy jest zakaz vlogowania. Ale wiecie jak jest, jak nie ma kota w domu, to myszy harcują. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku jedziemy moim nowym Mercedesem z moją nową panią operator. Jedziemy na wycieczkę. Żartowałem, tak naprawdę jedziemy z Hubertem, z Grzegorzem, z Pyrą. Jedziemy do Andrychowa, do Czubaki na spot, ale przy okazji zahaczamy o Puchar Polski w Pump Trucku w Polance Wielkiej. Także no dzień mega spontanicznie, zobaczymy co z tego będzie, ale jedziemy. I cyk, proszę Państwa, dotarliśmy, mamy Pump Truck, ciaśniutki, fajniutki Pump Truck, mamy tutaj Maśkę Szybokręta, startujesz? Tak. Co tu się dzieje, powiedz? To są zawody na Pump Trucku, na których można pedałować przez cały Pump Truck. Znaczy i tak mam małe szanse, bo nigdy się nie ścigałem, ale pozdro, pazdro ogólnie. Generalnie mamy godzinę, którąś tam mamy godzinę i zaraz już są tutaj przejazdy. Proszę Państwa, numerki startowe odebrane, ale wciąż nie wiem jaki będzie przejazd, znaczy ile kółek, w jakim kierunku i tak dalej. Tam się już zaczęły się już pierwsze przejazdy, więc czasu nie ma. Grzegorz, jak jest? No na razie jest... Jest ciepło na pewno. Szybki przejazd i no i ciśniemy do Czubaki na spocik. Możecie być, towarzysze, przekonani, że... My tak samo jak wy. Ten cel. Jak? Pomożecie! Pan otwiera zawody. Hubert, to, że pan otwiera zawody, oznacza, że treningi się właśnie skończyły? Tak, o tyle się zbierałem, szukałem szeleń, bardzo miło nam tutaj gościć, się skończyły treningi. Za przyjazd. No i myślę, że... Młodzi jadą dwa małe kółka, my jedziemy duże, małe, jeszcze raz duże, czyli całą pętelkę dookoła. Potem małą pędzelkę, potem jeszcze raz dużą, więc śmiesznie będzie. Aha, nawet nie wiem jakie tutaj są kategorie. Hubert, w jakiej kategorii startujesz? Nie wiem, bo... A masz licencję? Nie mam ani jednej, ani drugiej. Bo wymagowa jest. Aha. I dla staruchów. W jakiej kategorii startujesz? Sam nie wiem, byłem się dowiedzieć i ja startuję w jednej kategorii. Podliczony do zwycięstwa będę w innej, a punkty dostanę jeszcze w innej, więc ja już tu nic nie wiem. Jak ja to mam wiedzieć, jak tutaj zawodnik profesjonalny, zawodnik pump truckowy, ja przyjechałem na pump trucka, startuję w Mistrzostwach Europy w trialu, więc ja już nie wiem, naprawdę. A mówię już, że ananasik bardzo dobry? Dobra, teraz w międzyczasie wam powiem dlaczego ja nie wygram tych zawodów, a wygra je Kuba. Twoje siodełko ile waży? 70 gram. Moje, Hubert, ile waży? Na pewno więcej. Czyli przez siodełko przegram. Co tutaj jeszcze mamy? Opona ile twa waży? 430 gram. No moja jest 470. Mimo, że i tak jest lekka, no to jednak jest cięższa, więc opony przegrywają. Widelec ile waży? Tam było, już nie pamiętam, kilo 600 chyba. No właśnie, a mój tu waży kilo 900, czy kilo 850 coś takiego, chyba. Coś takiego. No właśnie, czyli widelec przegrywa. Rama ile ci waży? O, rama jest ciężka chyba, 2,4. 2,4? No. Prawie 2,5 kg, tyle co stalówka. No to rama wygrywa. Octan One Zirkus, polecam, uca lekka, wytrzymała. Ale moja ma 12 lat. No. A twoja to pewnie szczyt technologii z zeszłego roku albo z tego. Tak, tak, moja to świeżutka ramka. Fajna swoją drogą bardzo. Będzie porównanie stalówek do alu. Kierownicę masz. Tak, mam karbonową kierownicę, ale a ty moja masz jest lżejsza. Tak, ile waży? Karbonowa. 180 coś. No, lżejsza, moja lżejsza. Będzie powyżej 200, mosek. Bo pamiętam. Ile waży twój mosek? O, to jest prawie najlżejszy jaki znalazłem, też jakieś 70-60 gram. Dobra, ile waży całość, bo za dużo tych... 9,6 z przerzutką. Ale generalnie teraz najważniejsze pytanie. Co się stanie na twoim rowerze, jak się zrobi 450 z dropa? No nie, to jakbyś chciał zrobić raz jeszcze, to musiałbyś mieć nowy taki rower. No właśnie, a na moim się podniosę z ziemi, wstanę, pójdę i powtórzę. Inka ciśnie, reprezentantka płci pięknej. No i całkiem tam nieźle atakuje. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że Hubert, właśnie ta koleżanka cię wyjaśnia. Jest bardzo duże, że nawet nie ona jedna. No, ale ja nic nie mówię, dlatego że... No, że też nie jechałem, ale było bardzo ładnie. Grzesiu... Grzesiu, powiedz mi, czym tutaj pachnie? Suszem roślinnym. Zo, nie czujesz? Jestem tak stary, że pamiętam jak te ramy były nowe. Ja też jestem na tyle stary, tak, że pamiętam, też, pamiętam jak pragnąłem tą ramę. Ja też ja się do niej śliniłem. Krakowska marka, która już nie istnieje. Duncan. Pussy Deers, czyli rzadsza. Dobra, ile waży ten rower? Około 12, 13 może nawet. Ja. Więcej, na pewno waży więcej. 13,5. Powiedz właśnie, co się tutaj wydarzyło. Ja mam hamulca i nie mogę wystartować. Zajebiście. Przecież każdy wie, że kto hamuje, ten przegrywa, a tutaj na Pump Trucku nie można bez hamulca. No hit. Przecież kontrę ma. Na Pump Trucku, na których można pedałować. No tak. Mamy tutaj Huberta już na starcie, czyli pierwszego reprezentanta Legii Kraków. Ja jadę po nim, później jedzie Grzesiek, później Maciek. Ja mam podejrzenie, że mam DNF-a za wpisanie nazwy swojej drużyny. I jak było, Hubert? Do pani! No, a teraz ja. Kurde.
wypadłem z trasy. O, tutaj bym wypadł. Wypadłbym z trasy. Troszkę ponad 30. Trzeba poniżej 30 zejść. Grzesiu oczywiście pomylił trasę. Teraz śrubokręt pociśnie, zobaczymy jak mu pójdzie. Bo jak na razie same wtopy. I Cyk, Maciek tutaj nie pomylił pętli. Dobrze ciśnie. O złoto! 29,95, czyli pół sekundy szybciej niż ja. Prawie pół sekundy. Jakub Wicher wystartował. Ja stawiam 28 sekund. 28,32, mówiłem. Podszedł przed chwilą do mnie młody chłopak i powiedział, że chce zrobić coś pod odcinek. Ło! Cyk. No i zrobił. Co ty macie taki nakręcony? Bo cię objechałem. O całe pół sekundy. A Wichra objedziesz? Nie, nie ma chuja. On ma przerzutkę i on jeździ na pump trackach i się ściga. Ale... Pojechałem po trawie, ja mam cięższy rower niż Wicher, ja się nastawiłem na jaski w Czubakowie i... Jestem stary. Wygrał. O! Starych zawodników masz, to tu mi pan z karteczką mówi, że tak. Dobra, 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 nagram klip i już idziemy. Dobra, robimy triczek i idę mu mój przejazd. Tak jest, rób triczka. 29.07, idę przejazd, oddać. Paweł Stachak, bardzo proszę, startuj. Duże, małe i duże, tak? Tak, duże, małe, duże. Tak, Paweł, nie zgub się. Jest, nie ma. Jest, dobrze. Bardzo ładny. Szybki. Nie na dużo. Jeszcze jest stolika. Robię to także piękne. Bardzo piękna jazda. Wow. 29,87. Piękny przejazd. 29,87 poniżej 30. Czy się udało? Leci Grzegorz, nikt nie pomylił trasy. Cyk, nie pomylił trasy, już jest sukces. Ciśnie. Hubert, jak ty poprawiłeś czas, czy nie? Nie, bo nie umiem skręcać w prawo. Oj, bidny. Maciek, teraz presja. Musi się poprawić. Maciek na finiszu. Pięknie. I zobaczymy jaki czas. 30,21. O, ponad 30, czas czyli już się jego pierwszy czas. Tutaj mamy Kuba Wichra, który już nie jest najlepszy. No. Jest presja, nie? Jest. Te UCI, te ważne punkty zbiera. Więc trzymamy kciuki, bo to jest ważne dla chłopaków, jak punkty zbierają, a nie wpadają w przypadku, jak my po prostu sobie dla jaj pojechać po pampie, więc zobaczymy, ile z tego wyciśnie. Który będzie czas? Który będzie czas? Wygrał, nie wygrał? 27,84. Czyli nie wiem, wygrał o 5. Wygrał! Czyli złoto! O 500 złoto! O 500 najlepszy czas, Cyk. Jakub Wicher. O 500 wygrał! No co, to nie wiem, który ja mam czas. Z ciekawości bym się dowiedział. Nie. Bardzo tapa, pyk! Mamy to! Tu, pięknie. Jarmik. Smith. Barfin do manu. Do Barfina. Ło! Na stick tam było, ale jednak było. Co tu się dzieje, Hubert? Się wcisnę tutaj. Co tutaj mamy? O, jestem tutaj. Tuż pode mną jest Maciek. Czasy 700 różnicy. Także Maćku było blisko, ale nie tym razem. I co, pakujemy się do fury i jedziemy do Czubakowa. I proszę Państwa, zmieniliśmy spot. Dotarliśmy do Czubakowego lasu. I idziemy do lasu, tylko trzeba odzieć, bo zimno tutaj coś. Aha, ja mam dla Was jeszcze zagadkę. Jak się nazywa ta przerwa między ochraniaczami a krótkimi spodniami? Właśnie ta. Więc piszcie w komentarzach, co? Może to się nazywa spyra? Raczej nie, ale dajcie znać w komentarzu, bo może się mylę. Tutaj mamy Maćka, co przyjechał chwilę przed nami. Co się, Maćku, stało? Dobry. Czysty jesteś. Ramię sui do bara na dużym steku i... I kasacja. No, nagrane chociaż? Właśnie nie. Mnie zabrakło. Hamulec nożny jest. Możemy iść, tak Grzegorz? Tak jest, możemy ruszać. Cyk, moi drodzy, tutaj nade mną wisi regulamin, w którym jest napisane, że jest zakaz SPD, elektrycznych rowerów 2.9 i jako pierwszy jest zakaz vlogowania.
Ale wiecie jak jest, jak nie ma kota w domu, to myszy harcują. Żartuję, trzeba uszanować tutaj życzenia gospodarza, regulamin miejscowy. Nie ma co z nim dyskutować, więc nie ma tutaj jakiegoś vlogowania, nie ma tutaj nagrywania odcinku. Choć kiedyś tutaj nagrałem odcinek, który nie został opublikowany właśnie z tego powodu. Ale szanuję i nie dyskutuję z tym. Słońce, moi drodzy, zachodzi, więc nie ma co przeciągać. Kończymy tego vlogasa. Bardzo fajne jaski. Na Pamcaku się fajnie bawiłem, tutaj bardzo fajnie. Jak ci się podobał, Czubaki? Pierwszy bardzo raz, mi się podoba. Dołóżcie cegiełkę, ja też muszę ją dorzucić. Elo. Mój rower! Hopy macie przykrywać, a nie mój rower.